się do takich standardowych rapowych imprez, jakie są na mieście. Przede wszystkim przedstawiamy historię muzyki rap. Gramy muzykę tylko z jednego roku, z danego roku. Co jest bardzo fajne, bo ludzie przychodzą i czekają na jakieś ulubione kawałki z danego roku. Wiesz, na Facebooku, na Wallu prowadzimy bloga, gdzie wrzucamy rzeczy, których się mogą spodziewać, informacje o tym, co wyszło. To jest druga sprawa. W momencie, w którym gramy roczniki, to wiesz, po prostu siedzimy i opisujemy, co się działo w danym roku. Dodatkową rzeczą jest to, że ludzie przychodzą na imprezę i są projektory, na których są wyświetlane tytuły kawałków. Mamy Hall of Fame, gdzie są, wiesz, tam postacie z ich biografiami wywieszane. Najważniejsza sprawa, że wychodzą te mixtape'y. Więc tak, pudełko wygląda tak, tu jest pieczątka, mam też pieczątkę na grzbiecie i w środku mamy cia. Akurat czasem się zdarza, że tracklista jest po prostu jako dodatek, czasem jest w środku w książeczce, różnie to bywa. Rap History Warsaw 96, zmiksowany przez DJ Proma i w środku jest książeczka. Książeczka wygląda mniej więcej tak, że z tyłu jest lista wszystkich wydawnictw, które wyszły w danym roku. Są reprinty płyt, które powychodziły, jakieś zdjęcia ludzi, którzy wtedy odegrali najważniejsze role. Plakacik, 96 tutaj jest wrzucony i teraz mamy polską przedmowę. Do tego dochodzi plakat, który sobie można powiesić w domu. Jest ręcznie stemplowana płyta z miksem 96. No właśnie, kupujcie mixtape. Ta impreza ma dużo kosztów, bo nad tą imprezą nie pracujemy jakby tylko we dwójkę. Nam zależy na tym, żeby te imprezy były wyjątkowe, więc wiesz, wyjątkowość tych imprez trzeba zainwestować. Dobrych DJ trzeba zabukować, nie może grać byle kto, bo bardzo trudno jest dobrze zabrać i zagrać imprezę, też mają do dyspozycji jeden rocznik. Warto wspomnieć, to teraz przeszliśmy na kolejny etap i robimy te imprezy The Videos, które polegają na tym, że miksujemy teledyski, że jest projektor i że gramy klipy, nie? A myśleliście o tym, żeby wyjść z tą imprezą do innych miast polskich też? Znaczy, wiesz co, dużo innych miast myślało o tym, żebyśmy przyszli do nich. Aha, ale i graliśmy gdzieś to w Poznaniu, graliśmy, tylko że o to chodzi, że jest problem taki, my nie jesteśmy w stanie tego zorganizować w innych miastach, jesteśmy w stanie w tym pomóc komuś. Ludzie sobie nie zdają sprawy, ile to wymaga czasu i ile pieniędzy to wymaga. No ja się osobiście bardzo dużo nauczyłem, wiesz, jeśli chodzi o hip-hop, jeśli chodzi o rap. Nie zacząłem się pasjonować bardziej rapem, aczkolwiek odkryłem go na nowo. Boże, ja na tym czasu spędziłem.